Niestety nie są to żadne fawele z Brazylii, tylko osiedle mieszczące się 1500 metrów od urzędu miasta. Urzędnicy chyba nie chcą widzieć, albo po prostu odwracają wzrok od tego miejsca. Nie ma pieniędzy, nie opłaca się nic robić. Zobaczcie, jak to boisko wygląda. Byłem tutaj wczoraj, teraz jest pusto, bo jest rano, jest nie ma nawet 8 godziny. Byłem tutaj wczoraj późnym popołudniem, to tu chciałem zobaczyć, czy tu używają tego boiska. I faktycznie kilkunastoletni chłopcy, chyba tam z 8 czy z 9, grała tutaj na tym boisku. Przecież tutaj sobie można krzywdę zrobić. I nie stać urzędu miasta, żeby zrobić tutaj orlik. Jakieś boisko dla dzieci przeznaczone, żeby dzieci swój czas pożytkowały nie na siedzeniu w domu i patrząc, co tutaj rodzice wyprawiają, jak rodzice spędzają czas tutaj w tych blokach, tylko po prostu poprzez sport wyrwać się stąd. Tutaj należy się wybudować orlik. Jakieś takie małe centrum sportowe typu orlik, jeszcze jakieś siłownia taka letnia i tak dalej. Jakiś budynek może socjalny. Budynek taki, jakąś świetlicę właśnie, żeby te dzieci zachęcać do spędzania czasu w inny sposób. Zobaczcie, bo to jest normalnie porażka jakaś. 1500 metrów od urzędu miasta. A zobaczcie, jak wyglądają te bloki odrapane. Chodzi o tą elewację. Wiadomo, że to tutaj niżej jest to popisane, ale chodzi o tą elewację i nikt mi nie powie, że tutaj są cały czas remonty na bieżąco. Zobaczcie, jak są po prostu farba jest zedrzyta z wiatru i deszczu z przyczyn atmosferycznych, a nie udziałem człowieka. Ogólnie w tych blokach nie ma balkonów. Także jest taka po prostu lipa. Zobaczcie na otoczenie tych bloków. Klepisko, a nie parking. Samochody stoją normalnie w jakimś takim prowizorycznym łopatą odgarniętym trawą. Nie ma tu w ogóle żadnych parkingów. Nie ma tutaj ławek, nie ma tutaj żadnego miejsca do takiego wypoczynku. A mieszka tutaj podobno w tych blokach około 400 osób. Także dzieci i młodzieży na pewno jest tu bardzo dużo. To w 2008-2013 zostało tu wydane 3,5 miliona. Powiedzcie mi, gdzie to jest. Patrz na tą elewację, na to wszystko. Przecież tego nie mógł zniszczyć człowiek. Ja wam powiem, na co te pieniądze wszystkie poszły. 20 lat temu, jak kojarzę dobrze, ten blok był całkowicie przechylony na bok. Jak szło się po schodach, to normalnie trzeba było się trzymać barierki, bo nie było w ogóle poziomu. I podkopywali ten blok cały.
i takimi siłownikami go prostowali. Udało się to. I mi się wydaje, że 3 miliony możliwe, że poszły właśnie na to, na prostowanie tego bloku, a 500 tysięcy może jakieś malowanie klatek. Zobaczcie na te ławki. Z tego co wiem, to Urząd Miasta ostatnio kupował ławki za 7,5 tysiąca. Piękne, ładne. Zobaczcie, deski są całe. Wszystko, ławka jest cała, nie jest poniszczona. No ale jak myślicie, ile te deski mają lat? Kupę lat. Nie są połamane. One jak pękną, to ze starości. Zobaczcie, że to jest całe zbutwiałe. Tu po prostu nie ma wkładanych pieniędzy w te osiedle. Z jakiego powodu, to wszyscy dobrze o tym wiemy. No właśnie, to jest ten blok prostowany. I może na niego właśnie poszło tyle tych pieniędzy. I zobaczcie, jak jest ładnie. Ta pajęczyna to oznak właśnie pękania bloku i farby, co też na pewno te ściany nie widziały tej farby kilkanaście lat. Ale jest ładnie, nic nie jest popisane, nie ma żadnych dziur. Wiadomo, jest tu sporo osób, które powiedzmy pije i są tak jakby na własne życzenie w takim miejscu, nie płacą czynszu lub coś takiego, ale ja wam powiem tak, to że rodzic właśnie coś tam zrobił, jakieś błędy albo jest taki po prostu, to nie musi się to odbijać właśnie na dzieciaku, a tak jest teraz. Bo zobaczcie otoczenie właśnie tych bloków, tego wszystkiego, jak tu w ogóle wygląda. Te boisko, nie ma tu nic robione w ogóle. Widzieliście otoczenie tych bloków, no nie jest to fajne. Nie powiedzcie mi, jak tutaj się mają dzieciaki chować, jak tu chłopaki młode, kurde, które mają, kurde, taką werwę, muszą coś robić. Co oni tu mają robić? Brać badyla i napierdzielać po tych ścianach, no co byście tu robili? Także tak. O, pierwsze co, to tutaj Orlik. Razem właśnie z taką infrastrukturą tego Orlika. A nie, że postawić Orlik i to olać. Budka jakaś, chłop, który tutaj będzie się tym opiekował. Tak jak na innych osiedlach. I powiem więcej, na tym Orliku, właśnie na te Orliki powinni przyjeżdżać trenerzy, na przykład z GKS-u Jastrzębie, z GKS, z JKH GKS-u, z hokeja, żeby robili tu jakieś takie, powiedzmy, treningi. I bo nie wszyscy, wiadomo, ale na pewno jakaś część tutaj chłopców nadawałaby się świetnie, na pewno ma predyspozycję, lub dziewczyn, do grania w piłkę, do hokeja, ogólnie do uprawiania jakiegoś sportu. I wystarczy, żeby tu robili jakieś takie letnie treningi i wypatrywali właśnie te osoby. A dlaczego? Dlatego, że tych chłopców nikt nie przeprowadzi, czy tych dziewczyn, nikt nie przeprowadzi na zajęcia artystyczne, nie przeprowadzi na treningi. Oni po prostu nie są w stanie przyjść na trening, interesować się takim czymś, bo nierzadko jak w brzuchu burczy, kto będzie myślał tam o sporcie i tak dalej. I powinni właśnie tutaj trenerzy z różnych klubów właśnie robić, tak jak już będzie wybudowany ten Orlik, takie treningi i wypatrywać i szukać sponsora jakiegoś, powiedzmy opiekuna do takiego dzieciaka, żeby się nim opiekował.